dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam opuszczony ośrodek wypoczynkowy Wieżyca na Kaszubach. Prawdopodobnie obiekt był własnością Polskich Kolei Państwowych. Nie wiemy jednak, kiedy ostatecznie zakończył swoją działalność. Ośrodek położony jest na wzgórzu, ale dotarcie do niego jest łatwe. Budynki wchodzące w skład całego kompleksu są w opłakanym stanie i pozostawione bez opieki ulegają dalszej dewastacji. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy Wieżyca. Siemanko. Dziś ponownie jest ze mną Fnucy. Cześć. Ten obiekt, jaki widzicie za nami, to opuszczony dom wypoczynkowy. Nie wygląda zbyt ciekawie, chociaż wysoko było oceniane. Zobaczymy, co kryje w środku. Dokładnie, także idziemy. No i tak to wygląda z bliska. Okazało się, że jeszcze jest jakiś taki ciekawy domek. Może tutaj właściciele mieszkali, może też coś było wynajmowane. Ciężko powiedzieć. No nic, zaczniemy od tego większego budynku. No w sumie nic nie zostało. No widać, grzejnik był, już nie ma. Tak, pokój z łazienką. No tak, może typu studia, coś tego typu, no balkonik. Jakiś taki na podwyższeniu. Musimy podejść delikatnie, zobaczyć. No ogólnie mówiąc, wjazd na to miejsce też jest taki ciężki. Tutaj też puste te pokoje. Wydaje mi się, to jest odbicie lustrzanego. Aha, możliwe, no. No zobaczmy. Tak, to jest to samo, no. Też same śmieci. No to nie wiem, jakaś taka klitka, co to mogło być. Nie wiem, to znaczy, może... nie wiem, to by się chyba tylko łóżko z... Nie wiem, czy by się łóżko zmieniło. No ale nie, no to nie jest chyba pokój, nie? No zobaczymy, czy będą łazienki osobno, nie? W obecnych czasach kto przyjedzie, nie? Jak łazienki nie ma. No ja już nie. No tu już taka większa chyba łazienka niż tamta. No, już całkowicie zniszczona. No wiesz, jeszcze okna całe tutaj są. Ktoś to wyciągnął z zajasów, nie wiem po co. Jeszcze ja nie wiem w sumie po co ktoś miałby tutaj przyjeżdżać na jakieś wczasy, bo... To są chyba takie łazienki. Aha, łazienki, no. Tak, no może faktycznie, ale to już takie... Ale nie chcę, żeby coś tam zmieściło. No właśnie. No to jest nawet takie przechodnie. To jest, aha. No co się dało, to wszystko wynieść. Może jakbyśmy byli... Ale nie, popatrz, jeszcze toaleta, popatrz. Sedes, częściowo cały. Jeszcze tak. Jest kolejna klatka schodowa. Już nie ma za co złapać. No i pokoje, wszystko to samo, jakieś... Pozostało, no dokładnie. A tutaj, wiesz co, no może coś tego typu, albo jakaś taka sala, TV, coś tego typu. Jadalnia, ale nie jadalnia, to nie, bo tutaj nie byłoby gdzie. Nie, powiedział, że jakiś pokój może, nie wiem, może zrywki, nie wiem, sale, nowa telewizyjna. No może być, coś tego typu, no kiedyś istniało, nie? Zobaczmy na ten balkon. Wiesz, jakieś tutaj jeszcze też ławki były w tym lasku. No tak. Dwie.
widać, nawet trzy. Tu kolejna. Widać, mega zniszczona. O, tutaj jeszcze coś takiego. To może jako taka sala TV, nie? Co to tutaj takiego? Nie wiem, czy to tak spadło, czy nie. To było w ten sposób chyba. To było w ten sposób. Tylko co to mogło być? Do czego? To jest zagadka. Jakieś wywietrzniki tutaj. Widać? No chyba tak. Tutaj nie wiem, co to mogło być. Też taka mała kanciapka. I co? Tu jest to już poruka się strasznie wydaje. Tak? No już nie poczułam, jak dla mnie. No popatrz, że to jest tak jakby skute tutaj. Tak jakby ktoś chciał jeszcze coś z tym, wiesz, nie? Zrobić. No bo po co to było takie? Popatrz, tu mamy windę na żywność, więc podejrzewam, że wiesz. Aha, wiesz, dźwignie. No tak, czyli to mogło być jakieś wydarzenie. Mhm, podejrzewam, że tak. Tego nie, nie da się tutaj nic. Tu jakby co, kolejna winda? Taka? Nie, tutaj, ale nie wiem, co to mogło być. Jakieś bezpieczniki czy coś? Chyba tak, jakaś ogólna może skrzynka. Tak, no tutaj mamy. Korf, jeszcze kable. No, a tu mamy tą windę. Już nawet widać coś. Nie ma tego dźwigu chyba. Może tam na dole to jest tamto, nie wiem. Coś takiego małego. A to toaleta. Toaleta. No popatrz, jaka elegancka tutaj. Jak się fajnie wpuszczała woda. Jak za dawnych lat. Jakaś tabliczka była, ale już nie ma. Także nie wiadomo, ale nie, podejrzewam, że tutaj dalej, a widzisz, w tym, tutaj, to jeszcze może jakieś takie miejsce, gdzie trzymali może żywność, czy coś. No, a tutaj? Tutaj to podejrzewam, że to... Nie. Tutaj mogła być jakaś taka sala balowa, popatrz. Coś tego typu. Nawet całkiem fajnie to wygląda. Patrząc na zniszczenia, jakie ogólnie tutaj są. To jest taki większy balkon. Nawet z fajnym widokiem. Tak. Jakieś opony, kołpak. Popatrz, bo tutaj masz w sumie schody. Schody tylko niżej, więc podejrzewam, że chyba tutaj wyżej nic nie ma, nie? No nic, chodźmy, zobaczymy, co tutaj jest. Uważaj pod nogi. Może tutaj będzie ta kuchnia na dole, nie? A, że zginę? Tak, no na logikę, nie? Albo jeszcze nie. Co to jest? Zmywalnia, czy mogę no. Tu mogą być nawet te drzwi tutaj, nie? O, jest tam przy windy, widzisz? Przywołanie, odesłanie, odsyłamy. No. Całkiem ciekawie. No, fotel. Fotelem, no. Ale powiem co, ale
Gomułka. A, tak. Późny. Późny. O, jakaś łazienka wspólna chyba. O, popatrz, tu masz łaźnię. Ta, co ja mówię. To jest ta. Sauna, no, dokładnie. Albo nazywana inaczej jako bania. No to ci powiem, luksusowo. No, popatrz, tego jeszcze nie wycięli. Nie było jak. Może jakieś pokoje były, czy coś. Siedmy. Jakaś szafa. Jeszcze. Mniejsze. Znaczy takie eleganckie, stylowe płytki. Kafelki, płytki. Takie małe. O, tutaj coś ciekawszego. Coś tego typu, no. Chyba to. No, może tutaj tu zacznijmy. To same kafelki. No i co tutaj mogło być? Ciężko powiedzieć. Tak, to jakieś takie, jeszcze myślę, że będą magazyny na żywność. Też jakieś takie boczne wejście. To wygląda, jakby jeszcze coś niżej było. No, nic nie pisze, nic nie ma. O, wziąłeś piasek z morza, z nadmorza. Może takich też. Tutaj. No, tutaj też coś jakiegoś takiego, co było w tamtej części. Z ogrzewaniem, być może. Wentylacja, nie? Coś tego typu. A tutaj też jest coś większego. Z tego. Zobaczymy z tym wejściem wyżej tutaj. Patrz, jakie fajne, lekkie, łatwe i przyjemne wejście na dach. Tak, widzisz, tutaj już wyżej nic nie ma. Tu jeszcze ewentualnie można byłoby się potem wspiąć, ale chyba nawet nie ma po czym, jakbyśmy nawet chcieli. Nie no, możliwość jest. Ale nie wiem jak ty, ale ja podziękuję. Szafeczkę. Zobaczmy, czy pisze, skąd to jest w ogóle. Zakłady. 765 zł to coś kosztowało. To jeszcze na dawne pieniądze, ale już nie widać. Gdzie to? Skąd to jest?
Okej, czyli tak to wygląda. Jak to wygląda tutaj? No zobaczymy. Chodźmy. No widzisz, to jest część od tej, szafy, tutaj. Widzisz, wieszaki tutaj no. były. No. Podłoga też w takim stanie, nie najlepszym, ona. Pełno śmieci. Jakieś gazetki. Puszki po... piwie. Nie tylko. TV. Po o. No. Mhm. Półcalowy, tak? Może tak z 5 lat temu to działało, nie? Na jakiś kapeć. O, nawet może w 2016, popatrz. Bądź uważaj, powoli. No widzisz, to już podpalone było. O, wanna, ale mała ta wanna. Mhm. Z jeszcze mniejszym. Tutaj też coś takiego samego, podobnego jak tam. Wejście, aplikacja. Może być schowek. No może tak. No tutaj na lewo to widzisz pokoje były. Tutaj też pokój. Chyba. No dla dziecka. No. Jeszcze wyżej coś jest. To chyba. No nie wiem, niekoniecznie.
Mhm. No to... Nie wiem, czy tutaj będzie bezpiecznie chodzić już. Znaczy tu jeszcze te pokoje były, nie? No to wszystko chyba puste. A tu kanapa jedynie tylko. Proszę tutaj. Jak widzicie, całość obiektu zwiedzona. Powiem szczerze, jak zobaczyłem to na samym początku, to odechciało mi się tego wszystkiego z tego względu, choćby, że jechaliśmy tutaj gdzie 2,5 godziny, tak, nie? W sumie. Tak. Także... A samo zwiedzanie chyba wyszło nam półtorej godziny? No mniej więcej tak. Natomiast no głównie ten budynek, jaki na początku zwiedziliśmy, no tutaj nie było nic w sumie. Same puste pokoje, natomiast ten budynek powiedzmy wschodni, już tutaj coś było. Także no jak widzicie, miejsce zdewastowane już tutaj, w zasadzie nic nie zostało. A szkoda. Okolica bardzo fajna, spokojna. Także gdyby kiedyś była możliwość jeszcze tutaj, żeby ten ośrodek funkcjonował, to myślę, że chętnie bym tutaj przyjechała, bo naprawdę jest spokojnie, cicho, można wypocząć. Szkoda, że po prostu już nie działa. Dokładnie. Także co, my widzimy się, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Cześć. Zobacz również inne nasze filmy, polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.